Siemanko wariaty, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was wbite do gildii Campera, także wiecie, nie jest to żadna drama, tylko tak po prostu stwierdziłem, że w sumie sobie nagram do niego wbite, bo on przychodził pod moją gildię i zabijał moich widzów, ja sobie potem u nich zginąłem w nogach, jakiś tam ziomeczek mnie zabił, więc mówię, dobra, to sobie nagram po prostu wbite. Także moi drodzy, mam nadzieję, że dobijecie tutaj 500 łapek w górę, zostawicie suba wraz z dzwoneczkiem, no i tyle. Jeśli ktoś chce zakupić Minecrafta Premium, to zapraszam na moją stronę premyszki.pl, link do niej znajdziecie pierwszy w opisie lub lewy górny róg, tam macie jakby IP mojej strony. Osoba, która wygra Minecraft Premium w poprzednim odcinku, wysiedla wam się w ten na ekranie, także dzięki mordeczko, że subskrybujesz mi kanał, łapkowałeś go i dzwoneczkowałeś. Jeśli w tym odcinku chcecie wygrać premkę lub pelerynkę, napiszcie to po prostu w opisie co chcecie, to zostawcie tutaj, dobicie tutaj 700 łapek w górę, 700 kciuków w górę. No zostawcie sub, łapkę w górę i dzwonek i napiszcie swój nick z Minecraft albo adres e-mail. No i tyle moi drodzy, także no zapraszam was po prostu do oglądania tego odcinka, trzymajcie się i tyle, pamiętajcie sub, łapkę w górę i dzwonek, yo. Także my już tutaj sobie jesteśmy pod gildią Campera, jest to gildia o tagu Asia, jest ze mną Ziemol, Ziemol może się przywitać. Dzień dobry, witam serdecznie. Także co Ziemol, lecimy od razu z rzucakami, może pokażę po prostu ile mamy rzucaków obydwoje, co? No, możesz pokazać. Mamy w sumie, ja mam rzucaków 380, Ziemol ma 484, także jesteśmy obydwoje w topce, ale coś czuję, że po tej wbicie chyba nas nie będzie w topce, w sensie no, może, może raczej będziemy w topce, bo tu raczej za dużo nie ma zabezpieczeń, chociaż możemy się zawsze mylić. Dobra, lecimy, nie? Na YOLO. No wiadomo. No i ale lecimy Ziemol. Jeszcze 2 minuty. Dwie minuty. Dobra, fej, dobra, moi drodzy, widzimy się za chwilę, po chwilowym cięciu. Lecimy? 2 godziny? 2 godziny, 16 wybija, moi drodzy. Także rzucamy pierwszego rzucaka. No był mały fail, ale trzeba tu... Ej, czekaj, bo tu trzeba wbijać na szybkości. No, bo tu jest ten. Tu jest sam, czekaj, ja sobie kupię może tego, jumboosta. Czekaj, ja cię wypuszczę. Ale przecież żeby nad nami nie rozwaliło tego sandu, nie? A nie, dobra, nie rozwaliło. Okej, dobra, i ty, to elegancko leci. W ogóle na początku edycji te rzucaki strasznie więcej, więcej rozwalały, mi się wydawało. Wiesz co, bo oni je zgustowali, tylko były za bardzo zgustowane i teraz je znerfili. No właśnie, nie, i to było głupie, przecież ty mi rzucał rzucaka i pół tego. Generalnie rzucaki chyba nawet do 10 kratów potrafiły rozwalić. No, no, ja już to wiem do długa. Mi typ rzucał rzucaka i pół żółwika rozwalało, nie, więc to było lekka przesada, ale dobrze, że naprawili, Dragon się słucha graczy, więc po prostu elegancko. Dobra, teraz ja rzucam rzucaka i jesteśmy już tutaj w kubozie gili Campera, ty patrz, no całkiem nieźle nam to poszło, dosyć szybko. Dobieraj sobie rzucaki, nie? Wiem, właśnie dobieram. Ej ty, to skok aż do serca, dawaj. Podbiliśmy gili Campera, będzie tytuł. Zginę, dobra, rzucę raz się z perełkę, że tutaj w razie co nie zginę. Nie zginąć, chociaż się zbugowałem, dobra. Podbiłem czy nie? Atak możliwy. A kurde, dopiero atak możliwy za. Ktoś już ich bił. No, za 6 godzin dopiero. Ktoś mnie pepnął. Czy być może będzie jakiś oszust albo coś? Ja cię uderzyłem. Weź który PPAli wpisać. PPP, ale właśnie. Dobra, wiesz co, tu będzie trzeba zbugować lekko się przez ściany, żeby zobaczyć gdzie to są jakieś skrzynki i tak dalej. O fuck, wpadłem gdzieś, ty. Wpadłeś? O, wpadłeś gdzieś, czekaj. Dobra, okej, to ja tu się zbuguję, może zobaczyć gdzie tu są jakieś tego skrzynki. Mam taką skrzynkę koło siebie, nawet, o dobra, mam tu jedną skrzynkę albo się. I tutaj, dobra, widzę gdzie mniej więcej muszę iść, tutaj. Jakbyś tutaj do mnie przyszedł, to by było spoko. Tak, nade mną jest mnóstwo skrzynek. No właśnie, i tak jakby... Taka stołniarka jest, obok nie jest taka stołniarka jakby. W sensie stołniarka i skrzyneczki tu są, no, a wczaraczka właśnie jakaś jest elegancka. Więc ja tu po prostu na nic spróbuję jakoś widzieć, jakbyś tu przyszedł, to by było spoko. Dobra, czekaj, teraz mam speeda, wezmę hejsta już. Mam jakieś itemy, dobra, wbijam tutaj perełkę sobie elegancko. Ty, nie mam koksów, gdyby się tu ktoś nałożył, to bym przypał. Ej, wygoś mi stanął, nie mogę tylko perełki. Pan Kita, dobra, mam już, poszedł sobie. Napisz mu, że ma spadać na drzewo. Dobra, okej, wybieram tutaj. Uwaga, gdzie ty jesteś? Tutaj jestem w jakimś takim pokoiku. Dobra, to jest jakaś skrzynka jedna, ale chyba tutaj nic nie było. Chociaż jest jeszcze jedna skrzynka, spróbuję ją rozwalić i zrobić tutaj wejście. Tak, widzę, tylko jestem gdzie indziej. Aha, okej, okay. Tu jest jakiś spadan, to dobra, tu tutaj nic nie ma, to jest jakaś skrzynka, też pusta, kurde. Ty, ja jestem w jakichś stoniarkach, ja mam jakieś stoniareczki. Jesteś w stoniarkach? Ja tu się wbijam, ja tu się gdzieś wbijam, to z boku. Nie do góry, tylko taki na bok, więc dziwne jakieś. Aha, aha, dobra, to kurde, czekaj. Do mnie jest chyba prościej wbić, bo tam musisz pójść chyba w dół tylko i tyle. Dobra, to czekaj, idę do ciebie. W którym ty jesteś miejscu? Dobra, bo tu... Aha, nie dobra, widzisz? Czekaj, bo tutaj też mój widz rzuca jakieś itemacy. Ja muszę w ogóle zmienić tekstur paka, oh fuck. Nie, jeszcze język sobie zmieniłem. Ej, ty, ktoś się tu wbił chyba. Mi się wydaje. Ale z Asia? Nie. Aha, dobra, ten pan Kita się zbugował, wiesz? On się chyba po prostu zbugował. Dobra, tutaj coś musi być, bo... Widziałem coś w tym miejscu. Kurde. Wiesz co, może ja pójdę na bazę? A, no dobra, nie. O jest Maria, co ja zrobiłem? Nie, czy. Dobra, jestem jedną kratkę od suniarek. Tych nawka.
Czekaj, to może ja jednak pójdę po bazę i tutaj ślepnę na homa. Dobra, wbijam się tutaj, już do tych stoniarek na awka. Czy coś to jest? Chyba nic nie ma, one są puste, ale dobra, to i tak wbijam się tam na dół, że tak powiem. Dobra. Dobra, no tam już do was lecę. Wbijmy się na dół, dobra, rzucę tutaj od razu dwa rzucaki. Może tutaj wypadnie z nich, w sensie z rzucaków, no... ze skrzynek. Kurde, duża... tak na początku odcinka. No, bez kitu. Ej, ma to jakieś złoto, tu jedną taki ilia. Myślałem, że bogacze jest taki ilia, oni mieli tu bacon, ale... chyba go musieli usunąć, bo jest dobrze zabezpieczona. Wiesz co, myślę, że może o 6 mogli mieć kiedy. Ma 6? Mówisz, że mogli mieć o 6? No, w sumie to też prawda, że mogli mieć o 6. To jest to jajecko. Gdzie? No tu jest to jajeczko Gili, nie? Gdzie a, byliśmy? A, jeszcze to jajeczkiem, czekaj, to ja do ciebie idę. No, a... dobra, czekaj. Skaczę, zobaczymy czy zginę. Czyli ktoś drugą... nie, wolę cyknąć. Drugą stronę? Tam był bacon. Dobra, jest. Jest jak, tu jest jakaś skrzynka, ale tu raczej na spustę jest taka pojedyncza. Tu jest jakaś skrzyneczka, o, gdzieś w tym miejscu, dobra. Jakbym tutaj rzucił perełki, ja muszę sobie w ogóle zmienić język jeszcze, bo mam jakiś do dupy język. Nie, jakiś cymru, nawet nie wiem co to jest, cymru jakiś. What, co to jest za język w ogóle? Nie wiem. Wow, nie wiem. Ale cymru? Nie cymru, cymru, cymru. To zabił Asia, od ciebie. Tak? No, gdzieś manieczek. Manieczek, faktycznie, aha, bo on tu przyszedł manieczek, on tu przyszedł. Dobra, i rzucam trzy rzucaki. Ej, to znaleźli jakieś chyba pokoje. A poszedł ten do góry. A może zacykać chyba. Paniaczki, dobra, ej, wow, czekaj, możemy tam przecykać jakoś? Jego ja tam cyknę. Aha. W serce się cyka. Oni, ta, patrz, oni tam do góry się klepali, no. A dobra, czekaj, bo ty w serce się cyka, wiesz? No, no. Czy jeszcze jednego? Czekaj, to ja też tu czy coś jednego, tak może z dwa, może jakieś przejście zrobimy. Jest. Dobra, jest przejście, czy coś tutaj jest? Aha. Są jakieś, aha, ale tutaj coś nad nami jest, czekaj. Bo tu jest jakaś strzyneczka, orzucę tak. I spróbuję rozwalić w jakiś taki sposób, żeby się ten rzucek zbugował. A, i nie wyszło. Zbuguje się, patrz, bo rozwalił tą skrzynkę. O! Wow! Tam item jakieś, poleciało? Coś ciekawego, tak, czy nic? Tak, na dół, no, czy złoto jakieś tam. A, czekaj, ja tam... złoto, czyli... czekaj, tu jest jakaś stoniarka chyba, zobacz. Czyli to co zawsze złoto, gdzie jest stoniarka? Czekaj, zmieniam ten który paka, mam ciemno. Tutaj. Gdzie? Albo tu. Aha, tam, o kurde, spadłem na dół. Fuck! Teraz czekaj. Czekaj. I jeszcze muszę jeszcze raz, muszę innego tekstur paka sobie dać. Bo ej, zbuguję, nie zbugowałem. Mam strasznie dziwne bloki, cholera jasna. Dobra, zrobimy chwilowe cięcie, moi drodzy, wrócę tam do góry i widzimy się za chwilę z powrotem. Patrz, tam jest złoto. Jak ja tutaj patrzę, to jak w dół, tutaj na east jest złoto, tak w narożnik, tutaj w narożnik tak spojrzeć. A, north, no, no. A czekaj, dobra. Gdzie się fowa daje? Na escape. Dobra, i lecimy tam na dół. Tam może coś być, złoto jakieś, może skrzynki ukryte. Czekaj, czy tu jest jakaś dziurka? Ta dziura, pa, normalnie. Pol? I to już? Tyle? Nie, aha, to... kurde, zwaliliśmy. Znaczy, w sensie nie zwaliliśmy, bo... trzeba rzucić jakby trochę perł chyba do góry. No. I ten. Trzeba by te jakieś perełki rzucić do góry i po prostu... oj, to zrobiłem. Nie to? Dobra. Tutaj trzeba gdzieś tą stronę i tu gdzieś rzucaki trzeba rzucić. Dobra, rzucaj tu... a. To jest też w ścianie. No właśnie, zauważyłem to. Dobra. Dobra, to tam wstykam. I tu się gdzieś po prostu zbuguje i zobaczy gdzie to było. Dobra, to jest tutaj. Musimy tak po narożniku. Masz rzucaki? Bo ja mam tak antylogot. Mam. Dobra, to musimy tutaj lecieć tak po tym. Po kosie jakby. Tak lecimy po kosie. Nic nie rozwali, czy wszystko. Kurde, ale z jednej strony te rzucaki były dobre tamte, a z drugiej strony jednak było kiszowate, tak jak rozwalały kółku Boida. A czy wiesz co, bo to jest tak, że teraz są rzucaki, które zbugowane, bo na szybko je naprawiali. No. Tak się przynajmniej wydaje. I teraz kurde, jest tak, spadłem. W ogóle teraz są takie bugi z rzucakami, że jak rzucisz na bezpośrednio na bedroka, to nic nie rozwalą. O fuck, jestem zbugowany. Gdzie jestem? Tuż na dungeon. Tak nóżki ci tak wydaje. Dobra, okej. Okay. Lecimy w tamtą stronę. Mam nadzieję, że dobrze lecimy. Zaraz to sprawdzę jeszcze raz. To kilka kratek powinniśmy być, więc myślę, że... czekaj, to jest jakiś dużo większy pokój. Dobra. Weź zbuguj na tym, na sobie. Czekaj. Dobra. No dalej nie wiem, w czym się to zmieniało, bo się pamiętam. Teraz razem, dobra, to jest tutaj gdzieś. To jest gdzieś tutaj mam. W prawo, tak chyba. W prawo i przed nami. Przed nami są takie skrzynki i w prawo. A, czyli przed więc nami więc myślę, prawo. Że jak się dostaniemy tutaj przed nami, to też w prawo też coś będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje, wiesz? Mhm. Weź to. O, pa jest jakieś. Aha, tylko takie zejście jakieś gówniane, tylko trzeba jakoś ominąć, żeby tam rzutaki nie spadały na dół, wiesz? Ja rzucę gdzieś w tą stronę. Tutaj rzucę. Aha, tak też zrobiłeś, dobra, no to. Rozwali coś? Rozwalił, dobra. To trzeba rzucić tego rzucaka, gdzieś tutaj go rzucę. Po dwa rzucam. Jak dwa rzucić to tego, to bardziej rozwala. Kurde. Raz rozwala, raz nie rozwala. Ja rzucę 5 zaraz, czy ile? 5 rzuciłeś? Nie no, tak chyba z 3 rzuciłem. O, jesteśmy? Aha. Czekaj, czy też jest ten pokój? Chyba tak. Nie, to chyba nie. Tak, tu był bacon. Czekaj, log. To musi chyba być nade mną, wiesz?
I tu jesteś w lewek i są. Czekaj, gdzie to jest? Tutaj. To tutaj jest, w tym, w narożniku. A, kurde, rzuciłem. Lecimy, dawaj. Za dużo rzucaków rzuciłem. O fuck, jesteśmy. O, jesteśmy, patrz. To jest to złoto, co mówiłem. Czy coś to jest? To jest jakaś skrzynka. Dobra, to lecimy pierwszy do tego tutaj pokoika, potem idziemy na górę. To też jest jakaś skrzynka. O kurde. Wow, my. Ej, tak go chcemy. Tak? O kurde, to na bogato. zarobiliśmy. A, ty... Na tyle rzucaków się opłacało. Jakoś pusta stoniarka. Aha, czyli to było tyle, aby. O kurde. To by było. Tu skrzynkę jednej może robić. Tu, ej, tu też jest, tu jest jakiś pokój jeszcze w lewo. Tu jest jakaś znowu jakiś pokoik jest ładny. O nie, jestem w sandę. O nie, dobra. To jakiś ładny pokoik jest. Mówisz? No. Tu coś musi być. Kurde, już poszło mi 70 rzucaków ponad. Upadnie! Co się stało? Zbugowałeś się w ten? Już rzucam rzucaka, czekaj, dobra. Rzuciłem rzucaka. Okej. Okay. Nawet dwa. No ej! O, na YOLO trzeba te rzucaki wykorzystać, bo nie wiadomo jeszcze Eda potrwa. Ej, obra, jestem w tym pokoju. Czy nie jestem w tym pokoju? Jestem w tym pokoju, ale to jest jakby... Aha, to jest takie coś jedynie. Czekaj, a może są stoniarki jakieś? No właśnie, co jest za zrobione? O co tutaj chodzi? A wiesz co? I mi się wydaje, że ja wiem! To po prostu było chyba w poprzednim kuboidzie, bo kamp on założył na jakimś, wiesz, chyba kubie, mi się tak wydaje. I to będzie z poprzedniego kuboida. Ja tam spróbuję coś rzucić, jakieś rzutaki. Może tam coś będzie? Nie, nic nie będzie, tylko sama dziura się zrobiła. Wow! Kto ze... Zdedał, co? Panki, to teraz zanim się pozbierasz, dobra, damy mu itemy. Teraz tytuł odcinka, zabiłem kampera rzucakami. Zabiłem kampera rzucakami. No bo kamper był, kampił na skrzynki, więc wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, nikt nie musi wie. Nie było napisane, kto zginął. Clickbait 100%, dobra. No, jest napisane kamper, ale jakby nie ten kamper, nie? No ta. O, czekaj, wbijamy tam. Czekaj, pierwszy. Dobra, to skam. Oho. To cyknąłem. Dobrze cykłeś? A tu nic nie ma, chociaż czekaj, czekaj do mnie. Dzień dobry. To jest chyba ta stoniarka, o której ci mówiłem. Aha, a to może zejdziemy tam na dół po prostu. Co? No można. Czekaj, rzucę dwa rzucaki. Zaraz będzie dwóch, zaraz będzie clickbait. YouTuber zadał rzucakami. Aha, to my tu byliśmy. Kurde, to... No, ej, to chyba tyle z tej gili, tak chyba to jest tyle z tej gili, co? Ta. No. Ja to jeszcze spróbuję gdzieś aha. Jeszcze spróbuję gdzieś tutaj zbugować. Zobaczyć coś tutaj w tej gilli. Tam coś jeszcze jest na roźniku, ale tam raczej już nic nie będzie. To by nam za dużo rzucaków zmarnowalibyśmy. Dobra, no to chyba ziemol, musimy się pożegnać z tej wbite, nie? Wbite chyba... Babcie, zamknij drzwi. Jeszcze nie teraz. Wstawię to na początek. Babcie, zamknij drzwi. tak, wezmę. Tytuł odcinka, babcia wbija do pokoju. Dokładnie, tak będzie. Mogę taki dać? Mogę, nie? Dokładnie, mogę. Dobra, także moi drodzy, chyba dziękujemy wam za oglądanie tego odcinka bardzo serdecznie. Jeszcze rzucimy dwa rzucaki na bogato. Tak jak mówiłem kamperowi, tak zrobiłem, była wbita do jego gilli. Więc moi drodzy, pamiętajcie, w opisie macie link do kanału Ziemola. Możecie tam wbić, zostawić subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. No i tyle, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie też u mnie, sub, łapka w górę i dzwonek. No i tyle, do następnego. Ziemol, możecie tutaj elegancko pożegnać. No i siema. Eluwa i na razie kuwa.